Wczoraj, 26 kwietnia, obok Parku Pokoju w Cieszynie nie można było przejść obojętnie. Przechodniów przyciągał zapach wypiekanych gofrów. Była to kolejna akcja kulinarna podopiecznych z Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną Koło w Cieszynie. Jak te gofry smakują? A pyszne były. Pyszne były. Ślinka lecia. Z lukolą i ze syrem. Z rukolą, czyli tak na słono, tak obiadowo, nie na słodko. Tak. Takie ci bardziej smakują? Tak. Od granica brzuszek widać. No właśnie, bo to cukier, dokładnie. A jak się tutaj zaangażowałeś w pomoc? Co tu robicie fajnego? Nakładam i daję czekoladę i wszystko też. Tak. I smakują, patrz jaka kolejka. Tak jak w Rzymie. Czyli to cieszy, co? Tak. Dzisiaj sprzedaż nie placków, dzisiaj gofry na słodko. Dzisiaj gofry, bo wiosna, więc wiosnę witamy goframi na słodko. Chociaż mamy też drugą wersję na wytrawnie, czyli ze serem, z rukolą i z sosem czosnkowym. To te gofry przygotowuje, kto tu się zaangażował, ile osób jest w to całe przedsięwzięcie zaangażowane? No osób troszkę. Nasze Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Teraz mam osobiście siedzibę w Barzanowicach, ale też mamy też uczestników ze świetlicy terapeutycznej, którzy oni właśnie ciasto przygotowywali na te gofry. Ciasto na 200 gofrów było przewidziane, ale musieliśmy dorabiać, bo jak widać kolejka i chętnych jest sporo. Właśnie już odmawiamy ludziom, bo niestety ciasta nam brakuje. Jak zwykle co imprezy coraz więcej robimy tego ciasta, ale co imprezy nam brakuje. Ale smaczne gofry są, więc jak widać efekt. Chętni przychodzą, więc chyba smakuje. Cały czas przychodzą, jak wy to robicie, że zawsze właśnie te gofry, placki tak smakują. O co chodzi? Tajny przepis mamy, który nie zdradzimy. No tak właśnie się domyślam, że pani nie zdradzi. Na co zbieracie? No zbieramy oczywiście na rozbudowę naszej placówki w Barzanowicach, żebyśmy mogli wszystkie dzieciaczki i uczestników z naszej tej świetlicy i tam połączyć, żebyśmy byli w jednym miejscu. Plac zabaw, no mieliśmy nadzieję, że będzie ukończony w maju, ale pogoda troszkę krzyżuje nam plany, ale już niedługo będzie zakończona budowa. Jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, jest karuzela dla wózkowiczów, jest bardzo fajnie dostosowany do właśnie do naszych podopiecznych. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.